Jeszcze jedna rzecz, dotyczy ona mieszkań, szczególnie dla osób ubogich. Dlaczego w Obornikach jest tak mało mieszkań socjalnych, komunalnych? Prosta odpowiedź, bo żaden burmistrz nigdy nie budował mieszkań socjalnych, również my w tej kadencji nie zbudowaliśmy mieszkań socjalnych. Jest to faktycznie błąd wszystkich burmistrzów i nas też, mój też jest to błąd, że budynku socjalnego nie zbudowaliśmy. Przyznam szczerze, że no co powiedzieć, no jest to błąd, jest to nasz minus, nad którym się zastanawialiśmy. W tym roku postanowiliśmy pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarki Krajowej. I to dofinansowanie będzie spożytkowane na budowę budynków komunalnych w przyszłym roku. Inwestorem będzie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, czyli nasza spółka gminna, która będzie ten budynek, te budynki socjalne budować. No, coś powiedzieć, no nie zdążyłem przez te 4 lata tego zbudować. Ale na pewno udało się panu zorganizować komunikację. Tak, udało się. To jest nasz wielki sukces. Zwłaszcza, że trafiliśmy na moment, kiedy KSK upadało. Dokładnie. Natomiast oczywiście gorący temat to jest finansowanie tej komunikacji. Tego zacznijmy, że komunikacja jest prowadzona przez firmę zewnętrzną. My nie mamy spółki komunikacyjnej, tak jak miasto Poznań. A w naszym przypadku uważam, że jest bardzo słuszne rozwiązanie i ja się tego będę trzymał. Dopóki nie utworzymy własnej komunikacji, bo są już plany, żeby jedna ze spółek przejęła komunikację miejską i to w tej najbliższej kadencji się stanie, bo już się do tego przygotowujemy. Natomiast takie rozwiązanie, że my płacimy o wiele mniej w przetargu, ale przewoźnik się zajmuje biletami i teraz jeżeli jest pusty przebieg, to nikt mi natraci na tym, że jedzie pusty autobus, tylko przewoźnik na tym traci. Okay. Przewoźnik się musi zająć obsługą komunikacji, obsługą klienta i przewoźnikowi bardzo zależy na tym, żeby ta obsługa była punktualna, żeby była sympatyczna, żeby była dla ludzi. I uważam, że to jest świetne rozwiązanie i jak ktoś mówi o podwójnym finansowaniu, no to niech weźmie pod uwagę jedną rzecz. Tam, gdzie gminy płacą za komunikację, ale do kasy gminy wpłacają bilety, no to wówczas gmina płaci o wiele więcej za komunikację niż oborniki. Oborniki płacą o wiele mniej za komunikację, ale za to przewoźnik ma zyski z biletów. Są takie dni na przykład, że jedzie pusty autobus. Na tym nie traci gmina wówczas, ale traci przewoźnik. Uważam, że to jest doskonałe rozwiązanie. Inwestorzy. W Obornikach trochę brakuje nowych inwestorów. To nie ma miejsca. No i co z tym zrobimy? Jak pan ma zamiar je zachęcić? Robimy. Mamy takie jedyne miejsce inwestycyjne w Obornikach. Dotychczas to była ulica Kowanowska, Przemysłowa, te rejony. I w tym roku, w ubiegłym roku już nawet, otworzyły nam się oczy, że tam, mimo tego, że jest miejsce, to mieszkańcy nie życzą sobie, żeby tam już przemysł rozbudowywać. I wtedy już widzieliśmy, że niestety w mieście nie ma już gdzie wcisnąć nowych przedsiębiorstw. Dlatego musimy iść w tereny poza miastem. W tej kadencji uchwaliliśmy plan miejscowy na tereny od Bogdanowa do Cieszyna, należy na razie po lewej stronie. Jaki tam jest problem? Największy problem jest taki, że tam są klasy wysokie, ziemie wysokiej klasy. Grunty rolne klasy trzeciej. Jest taki problem z odrolnieniem, że naprawdę no, trudno przez to przeskoczyć. I tam jest teren przygotowany, powtarzam, w tej kadencji dla inwestorów. Ten cały lewy pas od, oczywiście patrząc na Obornik, od Bogdanowa do Cieszyna jest już przygotowywany dla inwestorów. W stronę Słonaw już, tam są też przedsiębiorstwa, ale też się teren już kurczy, bo staje się coraz mniej atrakcyjny. No w stronę Rogoźna mamy Rożnowo, tamte tereny nie są tak atrakcyjne dla przedsiębiorców. Najbardziej są atrakcyjne tereny od Obornik do Świerkówek, czyli w stronę Poznania. I moją ambicją jest, żeby teraz zabrać się za prawy pas, zacząć go też odrealniać. I tam przede wszystkim mają powstać, już powstają tereny dla inwestorów, także tam widzę przyszłość Obornik, czyli Oborniki muszą iść w stronę Poznania i to teraz jest czynione. Ostatnie pytanie chciałbym teraz panu jeszcze zadać. Czy w ogóle widzi pan jakikolwiek możliwość jakiejś poprawy współpracy ze starostwem? Czy jest tutaj jakaś kwestia? No, niezręcznie będzie z mojej strony chwalić się tym, ale myślę, że to mieszkańcy widzą, że za mojej kadencji stosunki ze starostwem powiatowym
są wzorcowe, nawet nie wzorowe, ale wzorcowe. I powiem Państwu, że tak już może półprywatnie, kiedy słyszę o konfliktach między starostą a burmistrzem u naszych sąsiadów, to mogę powiedzieć, że dumny jestem, że u nas między starostwem a gminą jest naprawdę przyjaźń i pomoc wzajemna. Nawzajem pomagamy sobie, otrzymując dofinansowanie na drogi, tak zwane schetynówki. Ta wzajemna pomoc między gminą a starostwem owocuje tym na przykład, że otrzymujemy środki zewnętrzne. Także współpraca jest idealna. Również wszelkie procedury między nami są załatwiane naprawdę bardzo szybko. Nie musimy czekać tak kiedyś ileś tam dni do końca terminu, żeby gmina coś mogła załatwić w starostwie i vice versa. Ja uważam, chociażby z racji szacunku dla doświadczenia i wieku pana starosty Olejnika, który jest dla mnie wielkim autorytetem, jeśli chodzi o samorządowość, uważam, że pan starosta Olejnik jest jakby osobą, której się należy to pierwszeństwo samorządowe i u nas tego konfliktu nie ma. Troszkę jak słyszę w programie wyborczym kandydatów, czy na burmistrzów, czy na radnych, że poprawią stosunki między gminą a starostwem, czy gminą a spółdzielnią, no to boję się myśleć, na czym ma ta poprawa polegać, bo na razie ta współpraca jest idealna, jest wzorcowa. Nie wiem jeszcze, jak można poprawić. Dobrze. Chciałbym panu serdecznie podziękować za tę rozmowę. Dziękuję również. I życzę powodzenia. Nie będę dziękował.